arm till I'm on an island. My life's riding on an autobahn, on autopilot. Before I touch dirt, I'll kill y'all. Nazywam się Konrad Kaczmarski i dzisiaj pokażę wam, jak podmienić auta do GTA Vice City za pomocą programu IMG Tool. Na początek wchodzimy do folderu z grą. Domyślnie jest to dysk C, program Files, Rockstar Games, Grand Theft Auto Vice City. Wybieramy dwa foldery, Data i Models. Wchodzimy w właściwości i musimy mieć odznaczone tylko do odczytu. Następnie musimy pobrać program IMG Tool. W tym celu wchodzimy na moją stronę www.k93p.cba.pl i logujemy się. Jest to ważne, ponieważ jeżeli chcemy mieć dostęp do downloadu, musimy być zalogowani. Jeżeli już się zalogujemy, wchodzimy w download. Z kategorii GTA Vice City wybieramy subkategorię programy i pobieramy program IMG Tool 1.3. Otwieramy archiwum i instalujemy program. Następnie musimy ściągnąć samochód, który będziemy chcieli podmienić w grze. W tym celu polecę wam trzy stronki. Pierwszą z nich jest www.gta-polishmods.cba.pl. Aby mieć dostęp do downloadu, również musimy być zalogowani. Jeżeli jesteśmy już zalogowani, wchodzimy w kategorię GTA Vice City, Download, Samochody. Na tej stronie zgromadzone są polskie mody do GTA, m.in. Duży Fiat, Maluch, Polonez czy Komar. Wybieramy auto, które nas interesuje i zapisujemy na dysku. Będziemy musieli odczekać 20 sekund. Przez ten czas pokażę wam dwie inne stronki, z których z łatwością pobierzecie mody do GTA Vice City. Pierwszą z nich jest www.gta.net.pl. Jest to polska strona, na której zgromadzone są najciekawsze mody do GTA. Wybieramy kategorię GTA Vice City, Download i mamy do wyboru różne kategorie, m.in. samochody, samoloty, łodzie, motocykle. Następną stroną jest strona www.gtainside.com. Na tej stronie mamy największą ilość modów do GTA. Aby pobrać samochody do GTA Vice City z kategorii Download, wybieramy GTA Vice City i Cars. Następnie wybieramy markę samochodu i model, który nas interesuje. Ściągniemy teraz naszego malucha. Otwieramy archiwum i wypakowywujemy. Wchodzimy do folderu z maluchem. Jeżeli oprócz dwóch plików z rozszerzeniem DFF i TXD mamy trzeci z rozszerzeniem COL, będziemy potrzebowali drugiego programu, który nazywa się Call Editor. Możemy go pobrać również z mojej strony. W Download, kategorii GTA Vice City, subkategorii Programy, wybieramy program Cool Editor i pobieramy.
wchodzimy w archiwum i wypakowywujemy pliki. Następnie w wypakowanych plikach mamy jeszcze jedno archiwum. Z tego archiwum pliki musimy wypakować do tego samego folderu, do którego wypakowaliśmy pozostałe pliki z Call Editor. Następnie włączamy program IMG Tool. Klikamy na File, Open i z folderu z grą wybieramy folder Models i pliki GTA 3. Ukazuje nam się lista. Na tej liście musimy znaleźć takie same pliki, jakie mamy w folderze z maluchem. W tym celu w programie IMG Tool klikamy na Edit i Find. Wpisujemy nazwę pierwszego pliku i klikamy na znaleźć następny. Program znalazł nam plik, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i Replace. Wybieramy nowy plik z folderu z maluchem i podmieniamy. Program podmienił nam pliki. To samo robimy z drugim plikiem z rozszerzeniem TXD. Program podmienił nam pliki TXD i DFF. Teraz za pomocą programu CoEditor podmienimy plik z rozszerzeniem CoL. W programie CoEditor klikamy na Load i wchodzimy do folderu z grą. W folderze Models wybieramy folder Call i plik vehicles.col. Podmieniamy za blistę Compact, więc wybieramy z listy Blistat i klikamy na Replace. Z folderu z maluchem wybieramy plik z rozszerzeniem Col. Klikam na Replace i zapisujemy. Ostatnim krokiem jest podmienienie kilku linijek w plikach tekstowych. Najpierw otworzymy plik README znajdujący się w folderze z maluchem i wyszukujemy linijki do podmiany. Pierwsza z nich jest w pliku carcalls.dat. Niżej mamy linijkę, którą musimy znaleźć i zamienić. Wchodzimy do folderu z grą. Do folderu data mamy plik carcalls, znajdujemy linijkę, którą mamy podmienić i zastępujemy nową. Następnie zapisujemy i to samo robimy z plikami default oraz handling. Teraz możemy się cieszyć nowymi samochodami w GTA Vice City. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.